6 maja obchodzimy święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. Filip pochodził z Betsajdy nad Jeziorem Galilejskim. Był najpierw uczniem świętego Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, został jednym z jego 12 uczniów. Wzmianka, że Filip pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy trzej apostołowie musieli się znać poprzednio, że znał go dobrze także święty Jan apostoł, który te szczegóły przytacza. O powołaniu Filipa na apostoła upewniają nas także katalogi, czyli 3 wykazy apostołów, jakie nam pozostały w Ewangelii, gdzie Filip jest zawsze wymieniany na 5. miejscu. Filip jest czynnym świadkiem cudownego nakarmienia rzeszy przez Jezusa. On także musiał cieszyć się specjalnym zaufaniem Jezusa, skoro poganie proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się z Chrystusem. To właśnie Filip w czasie ostatniej wieczerzy prosi Pana Jezusa, aby pokazał im swojego niebiańskiego Ojca. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Postawione przez Filipa pytanie dało Jezusowi okazję wytłumaczenia apostołom najistotniejszego związku, jaki w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem i Synem. Tyle informacji podaje nam Pismo Święte. Za Klemensem Aleksandryjskim pierwszy historyk Kościoła święty Eusebiusz podaje, że święty Filip był w związku małżeńskim i miał dzieci. On też przytacza informacje Polikratesa, biskupa Efezu, o córkach Filipa. Według tej relacji miał apostoł zostawić 3 córki, które żyły bogobojnie w panieństwie. Eusebiusz pisze, że Filip miał 4 córki, które nazywa prorokiniami, a które miały zażywać wielkiej czci w kościele pierwotnym. Papiasz, biskup Hierapolis, znał je osobiście. Wspomniane informacje o córkach świętego Filipa apostoła są wszakże tak fragmentaryczne, że niektórzy współcześni hagiografowie są skłonni przypuszczać, że w tym wypadku tradycja pomieszała 2 osoby – świętego Filipa apostoła i świętego Filipa diakona, o którym wspominają Dzieje Apostolskie, a który miał żonę i 4 córki. Filip miał apostołować również w Scytii, a więc w okolicach Donu i Dniepru. Byłby to więc pierwszy apostoł Słowian. Potem miał przenieść się do Frygii w Azji Mniejszej i w jej stolicy, Hierapolis, ponieść męczeńską śmierć za panowania Domicjana, przez ukrzyżowanie, a potem przez ukamienowanie. Według świadectw greckich, wraz ze świętym Filipem miała być pochowana w Hierapolis również jego siostra, Marianna, i 2 jego córki. Filip jest patronem pieśniarzy i czapników. W ikonografii święty Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem lub ze zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie, znak męczeństwa. Jego atrybutem jest także anioł. Módlmy się. Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze święta apostołów Filipa i Jakuba. Za ich stawiennictwem daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.